Co tu się dzieje? Musicie to zobaczyć. Ja wybiegam z kampera, bo tam nasze stanowisko pracy, nie wiem czy przeżyje, ale to co się tutaj teraz wydarzyło, zobaczcie, zobaczcie, patrzcie się. Jaka w ogóle akcja? Jak to w ogóle wygląda? Jakiś ogień. Wow. Witajcie, witajcie. Teraz mogę się z wami oficjalnie przywitać, bo myśmy sobie tam siedzieli i pracowali. No i już tego nie widać, ale to stado owiec, które tutaj przeszło, mega nas rozbawiło. Nie no, fajna akcja, prawda? Fajna akcja. Słuchajcie, myśmy wylądowali na takim dzikusie. Jak tu widzicie na załączonym obrazku, plaża w lewo nie ma końca i kończy się jakimiś tam zakładami chemicznymi. Na horyzoncie widać piękne wiatraki. Słońce, że tak powiem, wschodzi. Z tej strony mamy knajpę, która jest czynna, tak, ona jest czynna. No bo słuchajcie, no Zaraz będzie 2 tygodnie, jak tu jesteśmy, więc zapasy, które żeśmy wzięli z kraju, się pomału kończą i trzeba będzie się okupić. A akurat w Lidlu jest taki asortyment, który my gdzieś tam żeśmy się do niego przyzwyczaili. Idziemy jeszcze trochę popracować, no bo wiadomo, nie samym van life'em człowiek żyje. Musimy troszkę popracować. Przyjechał sklepik. Idziemy zobaczyć, co my tu mamy. Co my tu mamy? Ciao. Buongiorno. Buongiorno a voi. Vino. Vino. C'è bio e poi c'è della casa. Della casa. Della casa. Domowe. Domowe. Della casa. A ile? How many? Cannonau, facciamo noi. Capito? Czekaj, zaraz. Przyniosę. Questi 2 litri, 9. 2 litri. No. La vigna vuole. Vuole zapata. No, guarda, 9, boom. Ok. Capito? Olio. Olio d'oliva. 2 litri, 2 litri, 28, 2 litri. 28 2 litri. Euro, 2 Capito. Litry. Produzione nostra, facciamo 20. 28, 28. Ale co no, za 2 litry, no. 20. 2 litri, my ti posso fare ultimo prezzo proprio 26, 2 litri. To weźmy same wino. Capito? No, l'olio, no. Weźmy dwa wina od niego, dobra? Ja bym olej też wzięła tam. 28 tak? euro? No Tomek, olej u nas kosztuje taki mały 60 zł. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, we take this and oil. A masz gotówkę? No to dawaj gotówkę. Okej, okay. One moment. Grazie. Jak widzicie, zakupione jest oliwa z oliwek i winko. Winko domowej roboty jest... Tak, zaraz spróbujemy. Dawaj, 35 euro wyszło. Zasada jest jedna. Nie możemy pomylić wina z oliwą podczas picia. Powiem, taka akcja, że przyjeżdża sobie taki gość i tutaj mówi, on tam w środku, ja zapomniałem pokazać, ale on tam w środku miał kiełbasę, sery, wszystko domowej roboty, wina domowej roboty, własną oliwę z oliwek. No fajna sprawa, przyjeżdża, ale szczerze, no nie było się z nim targować. Sztywne ceny, mówi nie, absolutnie, jak ci się nie podoba, to jadę. Nawet, że tak powiem, euro nie opuścił. Sztywna cena bez tego. Co? Nie, nic nie opuścił, uwierz mi, nie. On tak.
Dobra, okej. Więc my teraz musimy uważać, żebyśmy wina nie z oliwą nie pomylili. Ale wino było jakie? Jakie to było wino? No, wytrawne. Wytrawne. Nie wiem, czy to widać. Myśmy się delikatnie już pozasłaniali. W kabinie mamy 28 z hakiem, więc tutaj kotarki poleciały. To górne okno mamy odsłonięte. No ale szczerze, powiem wam tak, ja już to wiele razy powtarzam. My bez tych wiatraków byśmy nie dali radę. I one faktycznie podczas naszej pracy gdzieś tu tam nam bardzo pomagają. Całkowicie jest inaczej. No i one, że tak powiem, mają różne prędkości. Więc jakby co, polecam. To dzwoni. Zobaczcie, ja wam pokażę. O, jaka tu jest wycieczka. No trochę się przestraszyły, prawda? Bo wiadomo, wyszliśmy do nich z kamerą. Czyli mamy teraz z kamerą wśród zwierząt. Ale po prostu mistrzowie świata. Dobra. Jeszcze chwilę i my się już zbieramy z tej miejscówki. Miejscówka jest na chill out, obłędna. Faktycznie, zobaczcie, tu no jest taka przestrzeń do wychilloutowania się. No i oczywiście ta plażyczka jest też niekończąca się na prawo i na lewo. Więc ja nie będę już przeciągał tego miejsca, bo zmusza nas podróż do sklepu. Musimy asortyment, że tak powiem, uzupełnić. Trochę nam się zapasy żywności pokończyły, albo kończą się już niektóre, ale się pokończyły. Więc za chwilę się zbieramy i jedziemy. Widzicie, my już zmykamy na nową miejscówkę, ale jest zmiana kierowcy. Więc ten pierwszy, to jest pierwszy raz Adrianki, a Adrianka się przygotowuje już do, uczy się. Domienia swojego wana. Tak, musi opanować. No bo taka zmiana kierowcy, sami wiecie, że jest nieraz potrzebna. Nieraz człowiek jest zmęczony i chciałby, żeby go ktoś zastąpił. I ja tu właśnie sobie szykuję zastępcę. Szkolisz sobie. Szkolę sobie zastępcę. Jak zda, to będzie jeździć. A jak nie zda, to będziemy klepać bęka. Będzie klepać bedę. Jak już zresztą widzicie, Sardynia to nie tylko same plaże, ale też taki off-road, taki hardkorowy. My już tu pomału dojeżdżamy na miejsce zbiórki i jest to... oczywiście miejscówka jest Park Fortnite, żeby nie było, że ja tam sobie gdzieś ją tam znalazłem. I zaraz zobaczycie, są tu jedne z najpiękniejszych zachodów słońca. Zaraz zobaczycie, jak wyglądają w ogóle te klify. Ale mówię uczciwie, tylko i wyłącznie opony 4x4. Takie typowe alterianki. Na innych nawet nie próbujcie tu wjeżdżać. Po prostu nie ma sensu. No nie ma sensu tutaj być na innych oponach. To robi miazgę, jak to w ogóle wygląda. Jaki to jest efekt i zobaczcie, i stoją sobie tutaj kamperki na takim spociku z takim widokiem. No faktycznie warto było tutaj przyjechać, powalczyć, pomęczyć się. Ja powiem, że nasz plan był taki, że mieliśmy tu spać. Cały czas się zastanawiam, czy będziemy tutaj spać, czy po prostu zjedziemy tam na ulicę i tam przy ulicy będziemy spali. No ale to jest jeszcze kwestia do przegadania z Adrianką. Zobaczcie, jak to wygląda. Jaka to jest miejscówka, oczywiście tutaj zachód słońca się będzie oglądało. Tam sobie już siedzą na stoliczkach, bo to oczywiście takie miejsce na biwaczek idealne, perfekcyjne. Ja słuchajcie, idę puścić drona i to z drona wam to wszystko pokażę.
tej strony, jak to wygląda. Kamperki sobie stoją na zachód słońca. Szczerze myślałem, że będziemy tu sami. Autentycznie jechałem z przekonaniem, że będziemy tu sami, a tu się okazuje, że tu już prawie żeśmy ostatnie miejsce złapali. O masakra. Ja mam nadzieję, że to widać, co tu się dzieje. Spróbuję to wam tak pokazać. Nie wiem, czy kamera tak złapie blisko taką ostrość. No tak. Ogólnie plan był całkowicie inny. Tu wszędzie. Chcesz to jeszcze tu popatrz sobie. Tu wszędzie, wszędzie, wszędzie. Gdzie są jeszcze? Gdzie? Tam. O masakra. O masakra. Słuchajcie, obudziliśmy się z mrówkami. Obudziliśmy się z mrówkami. Ja nie wiem, czy... I to tak. Plan był fajny. Plan był fajny, bo miała być La Pelosa miała być. I żeśmy sobie przyjechali na parking w mieście. Ale raczej chyba, żeśmy niefortunnie stanęli pod drzewem i mamy je wszędzie. One są tutaj wszędzie. Patrzcie się. Ja mam nadzieję, że to widać. Czekajcie, ja wezmę światło. Zobaczcie, widzicie? One tu popylają. One mają jakąś trasę. Trasę tędy. One, tu jest ich jakaś trasa. A ma pan też jest trasa. I teraz chodzą dookoła. Chodzą, o kurczę, zobaczcie. One są no po prostu wszędzie, prawda? I teraz no to co? Nasza La Pelosa właśnie się zmieniła na wielkie, wielkie, olbrzymie porządki w Benku. No musimy po prostu... Co? No zobaczcie, jakie torpeda miejsce. Miejsce jest... Aha, no nie to, że my jesteśmy teraz w tym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że myśmy Benkiem stali w mieście pod jakimś drzewem i z tego drzewa nam wszystko wlazło. One nie wlazły nam po oponach. Wlazły nam przez górne okienko. Tutaj nie ma śladu, ale wlazły nam przez górne okienko od wentylatora, bo mieliśmy go uchylonego. Więc tamtędy. No dobra, no i z planów na La Pelosa no trochę się mocno przesunęły, bo tak naprawdę zaczynamy porządkować Benka. A nie mam żadnego pojęcia, jak się za to zabrać, przyznaję szczerze, że za bardzo nie wzięliśmy pod uwagę jakichś takich środków chemicznych na mróweczki, jakichś takich spryskiwaczy i takich tych, to dopiero potem pojedziemy. Będziemy czytać, czym się takie mrówki plewi. Tam, gdzie sobie fajnie siedzą, oglądają, że tak powiem, wschód słońca, bo wschód słońca jest z tej strony, jak widzicie. Więc mają taki bardzo przyjemny poranek. No a my zaczynamy to posprzątać wszystko. Ogólnie jest rozwałka. Prujemy wszystko, co się da, jak widać na załączonym obrazku, ale Adrianka przeczytała, że roztwór octu, którego nie mamy, i roztwór cytryny, którą mieliśmy, ma nam w tym pomóc, więc trzeba tak. Odkryliśmy, że one mają ścieżkę, po której cały czas chodzą, i to jest po prostu nasze wybawienie, że one chodzą po swojej własnej ścieżce, którą sobie stworzyły. Więc u nas wygląda to w ten sposób, że my teraz będziemy szorowali Benka od środka. O kurczę, tam jest, tam są znowu, tam. Dobra, ja wyciągnę elektronikę. Bladego pojęcia nie mamy, co to jest, ale to... Nie wiem, no nie, nawet nie wiemy skąd... Spadło ci jakieś. Mówisz, że gniazda ja nie zrobiłem. Zobaczcie, co chwilę dokopujemy się do coraz to większych ilości. One po prostu, to jest po prostu gniazdo.
To jest gniazdo mrówek założone podczas jednej nocy. Ja nie wiem, to tak jakby ktoś wrzucił wszystkie mrówki z okolicy do nas. Słuchajcie, akcja była szybka. Wygląda jak po powodzi, jak po zalaniu. Jak widzicie, wszystko żeśmy w miarę możliwości wywalili przed bęka. Tamci się jeszcze wczasują, bo nie mają takich przygód jak my. Nie wiem, pewno nam zazdroszczą. O, a tak naprawdę jedyne miejsce, które mogły one wejść, to przez dach z drzewa, bo staliśmy pod drzewami. Teraz już zabijamy palcem niedobitki, bo żeśmy, że tak powiem, sobie wyfruterowali od środka bęka roztworem cytrynowym. Nie wiem, czy to pomoże, czy nie. Po prostu tak. Ale przynajmniej pachnie nam cytryną. Teraz to będziemy otrzepywać z potencjalnych jeszcze mróweczków i będziemy wnosić do środka. No, a tutaj ta miejscówka jest piękna, ale nie w takich okolicznościach jak my, prawda? Dobra, no przygoda, jak to mówił, ahoj przygodo. Witajcie. Teraz już mogę się z wami przywitać po tej dzisiejszej mega porannej akcji. Ja wam opowiem to zdarzenie, bo w ogóle to była karuzela wydarzeń i zdarzeń. Po prostu było mega wesoło. Ale witam was z takiego oto miejsca. Tutaj pójdę na sam skraj wam pokazać od tej strony. A zobaczcie tu. Benek, jak widzicie, siedzi tutaj. Tam siedzą inny tłok, inne kamperki. I teraz jak w ogóle wygląda sytuacja? A jeszcze tutaj może się tak trochę wychylę i wam pokażę, jak to z dołu wygląda. Oczywiście myśmy wczoraj wieczorem tu przyjechali, w to miejsce. W to miejsce żeśmy przyjechali, żeśmy puszczali drona i plan był następujący. Pojechać sobie na parking przy plaży La Pelosa. Więc wieczorem żeśmy sobie sprytnie pojechali tam na plażę. I słuchajcie, wieczorem po 19 możecie obstawiać parkingi i najlepiej na nich zostać. Więc myśmy sobie pojechali i pojechaliśmy na parking, gdzie stały kampery. To niestety był nasz błąd, ale o tym błędzie dowiedzieliśmy się dzisiaj rano. Zajdę pomału w kierunku antenki. O tym błędzie żeśmy się dowiedzieli dzisiaj rano. Dlaczego? Dlatego, że obudziliśmy się z morowiskiem. Naprawdę, zresztą już to, żeście widzieli, była... A, plan był taki, jeszcze sorry, plan był taki, że będziemy się budzić raniutko, godzina 7:00. No i jedziemy od razu pod plażę, stawiamy sobie bęka i mamy parking zaklepany, bo tam faktycznie teraz nie wiem, jak to będzie, jak tam przyjedziemy, wątpię, ale zobaczymy, trzeba spróbować. W końcu jest zaraz 1 października, my mamy 30 września dzisiaj, trwają targi w Nadarzynie. W chwili obecnej są tam nasi wszyscy przyjaciele, no ale niestety my jesteśmy w trakcie podróży. No i tak, 30 września, liczymy na to, że jakieś tam miejsca jeszcze ogarniemy. No i tak, wstajemy rano i nagle Adrianna mówi: Tomek, mamy wszędzie mrówki. Ja to tak oczywiście wiedziałem, że tam zawsze kobiety trochę tam przesadzają, trochę zwyolbrzymiają, ale w tym momencie nie było nic wspólnego z wyolbrzymieniem, z przesadzeniem, po prostu one były wszędzie. Myśmy mieli tego farta w tym całym tej całej naszej przygodzie z mrówkami, że one wytyczyły sobie jedną ścieżkę. One po prostu szły jedną ścieżką przez cały kamper. Więc szybka akcja polegała na tym, że zwinęliśmy się z tego parkingu. Mieliśmy, że tak powiem, zamiast stawać na parkingu przy plaży, to przyjechaliśmy w to cudowne miejsce.
Dlaczego? No dlatego, że musieliśmy z bęka wszystko wykiprować. No najłatwiej wyrzucić z bęka wszystko, co jest możliwe i zacząć ogarniać. Ta przygoda mnie nauczyła, żeby nie stawać bezpośrednio z dostępem do drzew. Bo powiem szczerze, te mrówki dostały się dlatego, że myśmy przytulili się do drzewa i tył bęka po prostu był w drzewach. I one sobie po prostu po gałązkach zlazły elegancko. Pewno na tym drzewie, na którym żeśmy byli, czekajcie, bo tu pewno słońce wali. Na tym drzewie, na którym żeśmy byli, musiało być i gniazdo. I teraz tak, zobaczcie, one tutaj są wszędzie, bo ja nawet idę ścieżką. Ja nawet idę teraz sobie ścieżką. Tu na tej ścieżce też są mróweczki. Tylko nasze szczęście polegało na tym, że te mróweczki, które tutaj widzicie, to są olbrzymy. To są olbrzymy. I druga rzecz, nasze szczęście jest to, że mrówki zawsze mają jedną ścieżkę. One jak sobie wytyczą ścieżeczkę, to po prostu z niej nie schodzą. Więc bardzo łatwo je dopaść. Akcja była szybka, błyskawiczna, jest cały spocony. No i teraz tak, miało być piękny poranek. Mieliśmy rzucić, że tak powiem, ręczniki na plaży. No ale z drugiej strony też jest fajnie, prawda? Też jest fajnie, też jest widokowo. Kupiliśmy bilety, żeby wejść na plażę, tak jak mówiłem, pewno już zaznaczałem, trzeba było kupić bilety. O, zobaczcie, strażnicy przyjechali. Będą pytać się, czy to ktoś kamperuje. Jak widzicie, oni po prostu jeżdżą, sprawdzają, czy ktoś biwakuje i mówią, że nie wolno biwakować. Więc sam jestem ciekaw, jak to się zakończy, ale ogólnie nie ma takiej akcji, że nie słyszałem tutaj jeszcze, żeby ktoś dostał mandat, tylko po prostu przyjeżdżają i mówią, jak oczywiście macie choćby wycieraczkę wysuniętą, jakby macie chociaż wycieraczkę wysuniętą, to oni po prostu od razu zwracają uwagę. Samochód tak jak Benek może stać. My nie mamy żadnej wycieraczki, więc ten, ale tam oczywiście są na krzesełkach. No i chłopaki, słuchajcie, 9:30 są i teraz zobaczymy, czy wysiądą samochody. Jak nie wysiądą samochody, to jest mega kultura, bo już w ogóle będzie taka mega torpeda. A jak wysiądą samochodu, no to jest to, co ja słyszałem, że... Więc idziemy zobaczyć, tak z daleka będziemy się przypatrywać. Dobra, wysiedli z samochodu, lecą, jest akcja, będą, lecą do tych krzesełkowiczów. Ja mam nadzieję, tak podejdę. Tak, pani mówi, że bardzo przeprasza. Pani mówi, że nie wolno. I oni w tym momencie... I teraz tak, pytanie polega na tym, czy pani będzie... Nie, pani mówi, że mają to wszystko zwinąć. Widzicie? No i tak się właśnie skończyło. I teraz tak, prawda jest taka, że nie czepiła się tam tych kamperów, tylko czepiła się tych ludzi, którzy są tutaj po prostu wykrzesełkowani. Wykrzesełkowani. No i nie skończyło się to żadnym mandatem, tylko po prostu pani przyszła, jak widzicie sami na załączonym obrazku, przyjechali, zwracają uwagę, bo to też jest tak, szczerze, mają rację, prawda? Możemy sobie przyjechać tutaj, tak jak ci po legalu stanąć, bo nikomu nie zabronią tutaj stać. Ale jak są zasady, że nie wolno parkingować, to nie wolno parkingować i dla mnie to jest słuszne. Boże, kampować. Zobaczcie, tu już się wyłania ten lazur wody. W tym momencie, jak sami widzicie, już ten kolorek wychodzi. Jak tylko słońce się pojawia, to ten kolorek wychodzi. I on naprawdę jest... Mózg mi właśnie rozsadziło, on taki jest. Czy można tutaj zejść na dół? Słuchajcie, no spróbujemy. Jak już tu jesteśmy w tym momencie, Drianka sobie tam ogarnia swoją toaletę poranną.
ogarnia toaletę poranną, a my spróbujemy sobie tak zejść na dół. Mam nadzieję, że oni nie będą pukać do innych kamperów. Ja tu spróbuję, bo ścieżka, która tutaj prowadzi na dół, no ona jest ok, no jak widzicie jest ok, ale mimo wszystko no trzeba zachować ostrożność, bo no sami widzicie jaka tu jest wysokość. Wysoko jest, mega wysoko i głupio by było się pośliznąć i się rozwalić. Więc ostrożnie, ale jak widać ostrożnie można sobie zejść. Może tu będzie coś ciekawego. Może będzie jakaś fajna sprawa. Idziemy. A może tutaj będzie jakiś fajny fotostopik. Zobaczymy. Jak widzicie, naprawdę Sardynia dla mnie jest mega. Mega top 1. Nie wiem, że wszyscy jeżdżą na Chorwację. Chorwacja jest bardzo bliska, jest piękna i super. Są tam faktycznie, no byliśmy na tej Chorwacji i na pewno na nią wrócimy. Ale pod względem, słuchajcie, van life'u, Sardynia top. Dlaczego? No, bo mimo wszystko jest tu prosto. Nie ma problemów nawet ze spaniem w takich miejscach, sami żeście przed chwilą widzieli. Nie można, że tak powiem, sobie stolików wywalić. Nie można sobie namiotów, nie wolno. Okej, okay, przyjechali, powiedzieli, słuchajcie, nie wolno. Trochę tam, ja nie wiem, czy ona go opieprzyła, czy pokazała. Teraz nie widać takiego efektu. O, zdjęcia sobie robią, jak wyglądają te. O. Ja jeszcze trochę kawałek zejdę. Zobaczyć, jak to wygląda, ale już nie będę schodził niżej, bo tam trzeba by było tam zaryzykować, żeby dojść do tej wody. No niby można by było kawałek, ale ja sobie już raczej podziękuję. Tym bardziej, że słuchajcie, jak zwykle jestem w kroksach, więc jak widzicie, nie jest to za odpowiednie obuwie na taką wędrówkę. Nie chciałbym się tu poślizgnąć. Bo zobaczcie, nadal jest mega wysoko, więc rezygnuję z tej wycieczki na dół, ale gdyby, no i tak, teraz słuchajcie, nasi przewodnicy, którzy tam opitolili wszystkich, sobie zrobił piękny, ładny fotostopik, my sobie tutaj ładnie wyjdziemy teraz spokojną ścieżką do góry. No i wrócimy w stronę kampera i pewno spróbujemy zdobyć tą La Pelozę. No mam nadzieję, słuchajcie, to jest śmiechawa, bo to jest plaża, która ma ograniczoną ilość wejść, tak? No 1500 osób może na nią wejść, kupuje się bilet przez internet. Ograniczenie jest też, polega na tym, że jeden bilet ja mogę kupić. Przyszedłem, kupiłem bilet, potem chciałem drugi raz kupić bilet, już mi nie pozwolili, bo wyczerpałem dzienny limit, więc ja nie mogę w tym samym dniu kupić drugiego biletu. Trochę to spitoliłem, bo mogłem kupić bilet maksymalnie na 4 osób, ale tego nie wiedziałem. No dobra, tu żeśmy sobie wyszli, przewodnicy tam sobie gadają. Sorry, że sapię. No ale tu podejście było konkretne. Dobra. Ja teraz już nie zanudzam. Lecę w kierunku Adrianki. No i pewno będziemy jechać, zdobywać plażę, bo jeszcze opłaca nam się pojechać i spróbować ją zabukować. No, być na La Pelozie, a nie zaliczyć plazy La Peloza. No nie.